Siemaneczko, uszanowanie. Patrzcie, jaka piękna sobota jesienna. No ta. Nieopryskane jeszcze zboże u nas je. A tak wygląda pompa z opryskiwacza w rozsypce. Kurde bele. Działałeś pan? Poszło jedno łożysko, pęknięte je. I membrana. Ale kupione dwie membrany, jedna się skrzaczyła. Tu jest dziura. O. Patrz to, na wylot jest dziura. I woda dostawała się do środka tutaj. I łożyska były w wodzie. Sobie pływały. Kupiłem nowe łożyska. No i właśnie jeszcze tych membran nie ma, kurde bele. Kurde mol. Swoja papryczka. O, tutaj jest. To są właśnie te łożyska. Jedno jest pęknięte, ma tutaj w środku. Któryś je. Musi to obejść, o. Tu jest skaza, o, pęknięte jest, w cholerę. Ale to się nie stało przez to, że tu poszła woda, bo ta woda poszła tutaj dość niedawno. To musiało być wcześniej. Jakieś naprężenie czy coś. I tak to. A stoi sobie silnik naszej tej kosiareczki samojezdnej. Już pewnie z rok stoi tak. Gieniek miał to zrobić, ale nie zrobił. Dobrze. Co tu by dzisiaj popsuć? W sobocie. Trzeba zapalić zetora. I jechać sobie pokosić trochę trawy kosiarką rotacyjną. No tak. Szczury mnie dziury zrobiły. Kurde bele. Nie mam drugą klapę, ale jakoś na razie nie ma czasu wstawić, albo się nie chce dla mnie. No tak. A wy jak spędzacie sobotni poranek, południe, popołudnie, przedpołudnie, za południe? Kupiłem benzynę. Może trawę się powykaszę jeszcze później, albo coś. Dobra. Spalamy zetora kosiarkę rotacyjną i dio w pole. Come on baby, like my fire. Dobra, proszę państwa. Panie Jacku i panie Placku. Jak to zapali, ten sprzęt? Zimno dla niego. Krzychał pojechał w góry. Na wycieczkę. Pozdrawiam zwiedzających góry i doliny. Ciekawe, czy tam grzyby rosną w tych górach. Jeszcze trzeba pługa pozbyć, by mi nie przeszkadzał. Chwilowo. Myślę, że tu się go pozbędziemy. No dobra. Jeszcze Ursusikiem 3-3-0 trzeba wyjechać. Jadę, ukoszę trawy dla zwierzątek, dla krów. Żeby miały co jeść dobrego. Jeszcze trawa. Tylko czy tam trawa jest. Miałem jechać zobaczyć samochodem, czy jest trawa. Ja nie pojechałem. Dobra. Zakładajmy, załóżmy, że jest. Wskazówkę lekko, żeby zgasło ładowanie. Bo wzbudzenie nie poszło jeszcze, ale dobra.
Nie będę mogła załatwić. Taki zimny. Motor. Dobra. Widzicie, zgasło. Teraz już się nie będzie tak świeciło. Dopiero jakieś całkiem obroty spadną. Dobra. Ale jechałem tylko stąd. Ja ci góro, hej, spojrza mi już kiktater. Czekać mnie tam. Czy zaraz wam pokażę te butniczki, co tu są kupione. O. Jakoś on tu średnio pasuje. Tak ma być chyba, o. Nie, tak. To guma. Widziałeś? Tak. Gumy chyba trzeba z tej strony, o. Jakoś to nie pasuje ten błotnik coś. Kurde. Dobra. Jedziem, panie Jacku. Zimno dzisiaj wieje? Jak w górach. Jak w czarnicy. W kabinie ciepło. Na dworze zimno. Aj tam, panie. Ale będzie oporowe koszenie łąki. Jak w przytułach. No pogoda dzisiaj jest bardzo piękna. Chociaż dała dzisiaj pogodę na sobotę ładną, nie? Żeby sobie ludzie porobiły. Możesz jechać, tylko ciągła linia je. Po prawej kościółek, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No. Zarośnięte rowy trzciną. Teraz to nie tylko rowy pozarastane i łąki. Dużo ludzi teraz już nie kosi łąk jak kiedyś. Tak jak kiedyś mówiłem, kiedyś to się ludzie kłócili, kto będzie miedzę kosił, żeby tam trochę trawy dla zwierząt było. Gdzieś tak mówi tato, że kiedyś tak ludzie nie mieli łąk jak teraz. Znaczy łąk. Kiedyś to każdy trzymał jakieś zwierzę, a teraz na palcach jednej ręki można wymienić na wsi ile zwierząt jest. Już nie licząc psów oczywiście i kotów. No i kiedyś to każdy tam kawałeczek aby zabrać, aby do siebie, płachtę w koszu nosili. Taką płachtę się rozcielało na ziemi, nakładało się trawę, zawiązywało na plecy i poszedł. I prosto do żłobu. I krowy zadowolone. I gospodarz, bo mleko zara było. Tak i ja dzisiaj jadę trochę na kosze. Zaraz się trzydziesteczko przyjedzie. No, tutaj pan ma do sprzedania kilka takich różnych rzeczy, jakaś oś przyczepy, beczka, nie wiem, 2000 litrów, jakiś wózek jeszcze z tego, z Deta, widzę, dwa kółeczka takie ze sprężyną. Jak ktoś chciał, to tutaj można takie coś kupić.
pozostałości pozostały mu i tak nie sprzedaje. Ogłosił, ale chyba dety jeszcze mają ludzie, gdzieś tam ktoś ma jeszcze jakieś spychacze takie różne. W okolicy nie, ale na świecie, w Polsce jak najbardziej, na tą łąkę jadę, ale czy to jest co kosić w ogóle? Andrzej, o. Zaraz zobaczymy, zrobimy ocenę. Organoleptyczną, nie, wizualną. Dobra. Andrzej, dobra, zajeżdżaj pan. Światło trzeba zgasić, żeby prądu nie żarło. O. No tak, tam to znów taka mokra łąka. Trawa taka. No i tam woda może stoi, kurde bele. Kurde bele, o tutaj będziemy kosić, o tak o, hops. Dobra, nic, trzeba iść luknąć w teren. Kurde, to zimno je. Zimno, że hej. Ale to jest jakaś jako taka trawa. To jakieś pokrzywy rosną, to może nie. To bym opierdyknął, ten do tutaj, o. Dzidę tamtędy, o. To jest ładna trawka, no. Krówki zaraz będą jadły. Dobra, rozkładamy sprzęt. A to co się zrobiło? To ktoś łaził po tej łące. Co one tu szukały? Skarbów jakich chyba. Ty, to ładna trawa w tym miejscu. Ładniejsza jak tam. I z koniczynką taką, patrzcie się. Ja pitole, to tu trzeba może walić. Tylko ta trawa jest właśnie słaba. Tu bym wziął, kurde bele, o. Przekosił, wziął. Tak, tu będziemy kosiły. Ja pierdzielę. Dobra, panie Jacku. Dobra, jakby ktoś nie wiedział, jak kosiarka się rozkłada. Teraz była w pozycji transportowej. A teraz będzie pozycja robocza. Robocza, czy jak tam zwał? Chyba żeś pan trochę za mało puścił. Nie dobra. Teraz za dużo. Do przodu, do tyłu. Na co te zdjęcia? Dobra. Jakiś chłopiec idzie rowerem, powie, że ja do siebie gadam. On się zgłupiał, do siebie gada. O, pałeczek. Czepiamy. I ogień. Andrzejku. Czy ja dobry wałek wziąłem? Dobry. To są dwa wałki, krótszy i dłuższy. A jeszcze raz idę zobaczę. Będę 100 razy chodził. Tam trzeba kosić. To stara trawa. Taki chwast się trafia. Dobra. A będziesz pan tam gadał. Jedzie. Dobra. Ostatni pokos w tym roku. GR Zduniak. Dobra, panie, włączaj pan. Sprzęt. Troszkę opuść. No i poszła maszyna w ruch. Zapomniałem, a nie założyłem, dobra. Myślałem, że zapomniałem założyć. To będzie 1750, nawet bym powiedział.
Kręcimy łączkę sobie, o. Pada trawa, kropki będą jadły. Też nie ma co dużo kosić, żeby nie ryżało później to za wiele, bo się nie zmieści naraz. 8 pokosów przy koszach. A później się znów przyjedzie świeżego na kosi. Powinno się poczekać, aż to zatrzyma się. I tyle. Ona ma taką tam blokadę. Sama zatrzaskową. O, już. Skoczyło. Już nie trzeba wysiadać. Tylko trzeba zobaczyć, że to dobrze wskoczyło, żeby zaraz... Że ktoś nie zdziwił na drodze, że kosiarkę ma w masce w samochodzie. Dobra. No i co? I żeśmy wykosiły ją. Myślę, że może mało, ale nie. Starczy. W tej łące, co teraz byłem, tam w dole, często stała woda. Tutaj bobry robiły zawsze tamę, Holender, ale teraz jakoś się wyniosły Holender, dziadyki jedne. Kiedyś pojechałem, to prawie do kolan była woda tutaj, bo tam jest rów. No oczywiście, ale przepływ był zamknięty, wiadomo przez kogo, przez te paskudy. I woda z rowu, woda rowem nie płynęła, tam jeszcze taki był przepust betonowy przez szosę. Wszystko było pozaklejane i wszystko woda się gromadziła na łące. I pewnego roku nie można było tam wykosić trawy. A teraz ani w ogóle grama nie ma. I co jeszcze, przy rowie jak się zawsze jechało, no potrafiło się koło zapaść. Już później się zostawiało te trzy pokosy od rowu i się nie kosiło po prostu, nie? Z perspektywy kierowcy tutaj w kabinie wydaje się, że na dworze jest cieplutko, ale jak się wysiądzie, wieje jak w kielecki. Popatrzcie, to jest lato, nie? Tylko żeby lecie znowu wyniesienie w traktorze z zapiętymi szybami wszystkimi. Bo by się tu oparował normalnie, jak w saunie by było. Tej kosiarki to ja w sumie nie muszę odczepiać. Jadę z nią. Jak trzeba je coś innego robić, to się odczepi najwyżej. Kurzy debele, o. Wykoszone. I przyjechane. Strasznie mnie korzyciło akumulatory to wyłączyć, żeby jakiego zapłonu nie dostało. Patrzcie, jaki tu też akumulator wsadził, 60 amperogodzin. Malutki akumulator, jak w samochodzie.
Drugi pani taki zamiast, nie? Kurde bele. Dobra, zaraz zobacz. Ale patrz, nowy akumulator je chyba. Ale malutki. Na takim to chodziło? No nic. Masę zdjąłem. Tak, masę zdjąłem. Żeby się co nie działo zaraz. Już będzie człowiek spokojnie spał, nie? Zobaczymy jaki to drugi, ale podejrzewam, że będzie identyczny jak tamten. Malutki akumulatorek. Znaczy, następny wydatek zaraz będzie. Pokaż sezamie, co w sobie kryjesz sobie. No, taki sam drugi. Ale patrzcie, dość kupinowe akumulatory. Ale malutkie, takie samo. Samochodzikowe. Plus, minus. Minus odkręcimy. Zdejmiemy. I będzie człowiek spał spokojnie. Tak? No tak. Dobra, jeszcze na koniec dnia w pilarza się trochę pobawimy. Potniemy sobie troszkę drzewa. Bo jeszcze drzewem można palić. No tak. Jak rozrabia się mieszankę paliwową na pół litra, jakieś 12, 13, no 12,5 mi się wlało. Strzykaweczkę niby powinno się dychę lać, ale jak się da mniej, to gorzej będzie. A jak się da więcej, to nie zaszkodzi. Będzie miała lepsze piwa, smarowanie, proszę ja was. Nawet zalecane jest, jak piwa jest po remoncie jakim czy coś, to żeby dać więcej oleju. Ogólnie jest zalecane, żeby dać więcej oleju niż przewidują. No to. One przewidują jak? Na litr 20 ml oleju, czyli na pół litra dychę. A ja to zawsze daję więcej troszki. No to. Nic to nie zaszkodzi. Piła Stihl o oznaczeniu 0,29. Kupił ją mój dziadzio. Świętej pamięci. Dziadzio zmarł w 2003 roku. To już wtedy ta piła miała z 10 lat pewnie. No to ta piła już tyle ma. Właśnie. Lat. Idziemy za, użyniemy ze 3 klocki. Bo mi zabrakło ropy. Pile. No to. Jak uruchomić pilę, piłę? Bierzemy tym przełącznikiem na sam dół. Oczywiście jak dajemy do jedynki, żeby dać niżej, musimy manetkę gazu na maksa. Na dół. Szarpiemy aż się odezwie. Później raz w górę. O. Raz w górę, na stang teraz jest. I chodzi, no. Jest porobione. Także o. Luksus. Można iść świętować. Weekend. Weekendować. Jeszcze trzeba będzie żytora schować. Jeden puk powinien obsmarować. Jeszcze będzie orane. Dwa kawałeczki takie malutkie. Tam gdzie były jakieś tam frukta. Gdzie się marchew. Brzędy takie tam różne. Kukurydza jeszcze jest. Kolby pozbierane. A zostało ją przeorać. A to trzeba będzie obornika trochę dygnąć, tam wywieźć. I dopiero się przeorze. Ale go pewnie pędzlem trzeba będzie walnąć, albo ropą ściukać chociaż. Bo jak stał w garażu, to tam nic mu się nie działa. Tu zaraz z rana nalot jakiś tam rosy, czegoś tam, wilgotne powietrze. I będzie rdzewieć. No. Także podziękował za oglądanie tego filmika. Jutro niedziela oczywiście.
pragnę wam powiedzieć, żeby jutro, jutrzejszy dzień mam minął super pięknie, ekskluzywnie, elegancko, z Panem Bogiem. No, z rana na kościół, później rosołek i takie tam. I rodzinna atmosfera. Jutro w Zamościu, w Osirze jest jakiś... coś z dmuchańcami. Jakiś festiwal dmuchańców, czyli będą tam różne fajne atrakcje dla dzieci. Od 10 chyba do którejś tam, czy do 20 czy do 18. No oczywiście wstęp płatny. Ja ze swoim aniołkiem jutro tam pojadę. Niech tam się pobawi. No a wam dziękuję. Z Panem Bogiem. I wszystkiego dobrego. Cześć.